Stacja trzecia to jest stacja pierwszego upadku. I stacja trzecia w cechach miłości to jest pierwsza cecha negatywna miłości, w sensie negatywna, opowiadająca o tym, czym miłość nie jest, jaka nie jest. I tą pierwszą cechą u Pawła negatywną jest powiedzenie, że miłość nie zazdrości. Bardzo ciekawe słowo jest po grecku, kiedy jest wyrażona zazdrość. Otóż ta zazdrość, tam jest takie zobrazowanie w tym słowie, które oznacza pewnego rodzaju wybuch, pewnego rodzaju wewnętrzne wrzenie, wrzenie niezgody. To pokazuje coś bardzo pięknego, bardzo trafnego o tym, czym jest zazdrość. Zazdrość jest niezgodą na mnie samego. Zazdrość jest niezgodą na to, co mi się dzieje. Oczywiście zazwyczaj wzięta stąd, że porównujemy to do tego, co się dzieje innym. I zazwyczaj mamy przekonanie, inni mają lepiej, inni mają dużo lepszą, dużo bardziej łaskawą sytuację od nas. Co to znaczy, że miłość w pierwszym upadku, miłość w upadku Pana Jezusa pod krzyżem, nie zazdrości? To jest miłość, która wie, że jej krzyż jest jej krzyżem i żaden inny nie byłby lepszy dla niej. Żaden inny nie byłby takim, którego można zazdrościć. Kochani, to jest coś, co wam mówiłem już wczoraj, to jest pewnego rodzaju konsekwencja tego, że każdy z nas ma swoją łaskę krzyża i tylko jeśli ją rozpoznasz, tylko jeśli przestaniesz się porównywać z innymi, to dostrzeżesz właśnie to, że to jest łaska. Kochani, chciałbym, żebyście dzisiaj pomyśleli o tym, gdzie mówicie, że chcecie mieć cierpienia innych, gdzie mówicie, że nie chcecie mieć tego, co macie, gdzie mówicie, że te ciężary, pod którymi upadacie, to nie są właściwe ciężary. Chciałbym też, żebyście dzisiaj pomyśleli w takim kluczu, że może próbujecie brać na siebie coś, co nie jest waszym ciężarem. Ostatnio spotkałem taką osobę, która była w pewnym związku, gdzie ta osoba będąca z nią w związku próbowała jej wmówić, że widzisz, ja jestem dla ciebie co prawda nieprzyjemny i niedobry, ale to jest twój krzyż, który masz nosić. I gdyby to jeszcze było małżeństwo, to w jakimś sensie można byłoby z tym dyskutować i jakoś to rozumieć. Ale nie, to było tak, że to był bardzo niedobry związek, gdzie jedna osoba krzywdziła drugą osobę i wmawiała jej, że ta krzywda jest właściwym i słusznym krzyżem, który Pan Jezus każe tej osobie nosić. Nie. Chciałbym, żebyście dzisiaj pomyśleli, czy przypadkiem nie pomyliliście krzyży, które nosicie. Można je pomylić na dwa sposoby. Albo można nieustannie chcieć krzyży innych, czyli myśleć sobie, tamten jest lepszy, tamten jest łatwiejszy. Gdybym miał tamte problemy, co ma tamten człowiek, to byłoby lepiej. I zazdrościmy, że oni mają właśnie takie, a my mamy inne. Ale jest też druga strona tego medalu, że pozwalasz sobie albo innym, żeby ci wkładali rzeczy, których wcale nie musisz nosić, które nie są twoim krzyżem. Miłość nie zazdrości, a to znaczy, że szuka tego, co jej. Że patrzy tylko na siebie, nie w tym sensie egoistycznym, tylko w tym sensie nieporównywania się z innymi. I Pan Jezus, kiedy upadł pod tym krzyżem, kiedy po raz pierwszy okazało się to zbyt ciężkie, kiedy okazało się to tak, że pozbawia go to sił, to nie myślał, chciałbym mieć krzyż innego złoczyńcy, chciałbym mieć krzyż innego człowieka. Kochani, on miał największy krzyż na świecie, dlatego że on miał krzyż ludzkości całej. On miał wszystkie krzyże wszystkich ludzi, wszelkie zło, wszelkie nieprawości wszystkich ludzi na tych ramionach. On był najbardziej uprawomocnioną osobą, żeby powiedzieć, chciałbym trochę lżejszy, dlatego że cięższego od niego krzyża nigdy nie było i nigdy nie będzie na świecie, bo on ma krzyż złożony ze wszystkich innych krzyży. I on nie zazdrościł, czyli nie powiedział, chcę inny krzyż. Wziął ten, który miał i ten poniósł. On go przygniótł, ale on wstawał i niósł go dalej. Jeżeli chcesz pójść drogą miłości, to pamiętaj, że miłość nie zazdrości.
Thank you.